15 stycznia, godzina 15.19 czasu lokalnego. Zanim zaczniemy, chciałem zapytać po kolei każdego z Was, jak się czuje przed finałem, jakie ma plany i co zamierza osiągnąć. Zaczniemy może od Adriana. To jest uczciwa i prostolinijna wypowiedź według mnie. Nie będę dawał wam tutaj nadziei. Rozumiem. Krzysztof? Dobrze się bawić, to po pierwsze, bo na więcej mnie nie stać w tym momencie, tak puszczam. Bo biorąc pod uwagę, jakie drużyny ma Eddie czy jeden kart, będzie ciężko nam z Magdim, szczerze mówiąc. Zobaczymy zresztą. A ty, Maniek, jakie masz oczekiwania, plany? Widać mnie? Tak, widać. No to tobie chciałem nawalić najbardziej, nie? A reszta to sama przyjdzie. Chciałeś mi nawalić, ale co, we wszystkich 8 meczach, czy nie wiem, w 4? Nie, no 7 zwycięstw, 1 remis. 7 zwycięstw, 1 remis, nie? No, każda motywacja jest dobra, także... Czekaj, bo muszę trochę wyżej, bo uciąłem ci głowę. Każda motywacja jest dobra, także twoja jest równie dobra jak nasza. Ja muszę wygrywać, żeby nie odpaść za szybko. Jakie mam oczekiwania? Ja zająć 4. miejsce. To są moje oczekiwania. Też się dobrze bawić. Tak, a ja tu widzę. Będzie taki... będzie no najtrudniejszy przeciwnik, tak naprawdę. Nie, tak naprawdę, poważnie mówiąc, będzie to bardzo, bardzo trudny okres dla nas wszystkich, ponieważ nie będzie niestety niepokonanych osób, według mnie. Nikt nie zakończy tego bez porażki, czy nie będzie jakiejś zdecydowanej dominacji, takie jest moje zdanie. Każdy się, za przeproszeniem, będzie wkurwiał, nie wiem nas. No nie wiem, trzeba do tego jakoś na luzie podejść, w końcu to jest tylko zabawa. I'm so happy now, for I
Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menadżerów skończyły się dla Ciebie, Edi, w ten sposób, że zostałeś zwolniony z klubu. Czy, nie wiem, masz jakieś swoje przemyślenia na ten temat? Dlaczego tak się stało i ewentualnie co mógłbyś zrobić, aby w przyszłości takiej sytuacji uniknąć? No, skończyły się, zanim zaczęły. Draft. Oczywiście dałem dupy. No, co? Można powiedzieć. Dużo nauki. Podejścia do gry, różnych zmiennych, które to zobaczyłem. Pewnych rzeczy nie wiedziałem, po prostu je poprowadziłbym draft inaczej, inaczej by to wyglądało. Wydawało mi się, że taktykę mam dobrą, okazało się jednak, że gdzieś tam coś nie zadziałało, za dużo było zmieniania, dużo było kombinowania. Miałem skopać przysłowiowy tyłek, nie miało się na powierzchni. Niestety biedny Adrian cierpiał, chociaż tyle dobrego dla mnie, co sobie mogę pocieszyć. Czwarte miejsce, nie jest lewe. A czy coś Cię zaskoczyło, że rywali, czy było to inne doświadczenie niż gra z komputerem, czy podobne? No, nie wiem, jak to odbierasz. W grze rywali w mojej nie zaskoczyło to, że nasze gwiazdy szły tak słabo, że tak powiem, może poza Twoimi, bo Twoje granie zbliżnie cały sezon. Messi, Suarez, Neymar, Ronaldo, Bale i tak dalej. Przepłacajmy niestety nie ten. Nie pociągnęli zespołu, kontuzje to zrobiły swoje. Czy jeszcze coś? No, przede wszystkim, że tak powiem, pewne schematy dotyczące ofensywy mnie zaskoczyły i ustawiania rzutów wolnych, ale... Jak mówiłem, człowiek się czegoś nauczył nowego, wyciągnie się wnioski, będzie lepiej. Czy formuła rozgrywki mistrzów, którą obecnie przygotowałem, odpowiada Ci, czy ewentualnie byś coś zmienił? Mówię o samym turnieju finałowym. Dorzuciłbym jeszcze może z jeden albo ze dwa kluby, że tak powiem, komputerowe do tego, żeby się to wszystko nie zmierzyć. Tak jak rozmawialiśmy, że to, że finał w Manchesterze, może żeby dwa Manchestery. Mogłyby wyjść, ale takie były nasze czyste przemyślenia, że tak powiem, jak już się mleko rozlało, że tak powiem. Ogólnie o dziwo dobrze się grało z linią boczną i na kamerze linii bocznej na ustawieniach rozszerzonych. Także byłem zdziwiony, okazało się, że też nie miałem racji, bo zawsze miałem na zbliżeniu, albo na tradycyjnych kulkach. Czy jeszcze bym coś zmienił? Draft jak najbardziej był na plus, tylko wiadomo, trzeba mieć troszeczkę też pojęcia, jak wybierać tych zawodników. Myślałem, nie wiedziałem, że pensje mają aż taki istotny wpływ, myślałem, że będą wszyscy mieli gwiazdy, ale jakieś ten, to będzie to bardziej zrównoważone, albo majerskie. Poza tym, raczej reszta była dobrze wybrana. Ze swojej strony chciałbym Ci podziękować za udział w turnieju i życzyć Ci, aby w kolejnej edycji, abyś awansował również do finału i jeżeli ja będę organizował kolejny raz rozgrywkę mistrzów, to żebyśmy się kolejna spotkali i być może jeszcze raz zmierzyli. Dziękuję bardzo. Sobie też tego życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Adrian, pierwsze pytanie. Jak się czułeś, kiedy w sklepie Sainsbury pani poprosiła Cię o okazanie Twojego dowodu osobistego?
nie było to pierwsze już pytanie o mój wiek, bo tutaj uczestnicy stwierdzili, że jestem najmłodszym. Chociaż tak naprawdę w dobie był najmłodszy, ale no, zdarzają mi się takie sytuacje. No, wyglądam młodo i oby jak najdłużej. Jako praktycznie ostatni rzutem na taśmę znalazłeś się w finale trzecich mistrzostw polskich wirtualnych menadżerów i powiedz mi, jak odbierasz całą tą imprezę, turniej, wcześniej eliminację, jak to oceniasz? Bardzo podobała mi się formuła tych eliminacji, dlatego zdecydowałem się przystąpić do nich, bo jak wiecie, nie występowałem w pierwszej, drugiej edycji, tak jakoś to mnie interesowało. Wstąpiłem do tych eliminacji numer trzeciej edycji. Było mi ciężko, pierwsze zadanie przyszedłem na dość prosto, w drugim się bardzo męczyłem, a trzecie, no, rzutem na taśmę, bo wybrałem dość ambitnie swój lokalny klub, Pogoń Szczecin. No i nie powiem, że przyniosło mi to radość, satysfakcję, kiedy w końcu udało mi się awansować i nawet wygrać tę eliminację. Byłem szczęśliwy, że po pierwsze, że się sprawdziłem, że udało mi się to osiągnąć ten cel, no i być w tym wąskim gronie, w którym mi się udało sam dokończenie tej eliminacji. Powiedz mi, jak odebrałeś samo wejście w ten turniej, rywalizację i swoich rywali, jakie były twoje odczucia, jak z twojej strony, co się działo w środku, tak zapytam może. Na pewno powinienem przeprosić swoich fanów, tych, którzy na mnie stawiali, bo zawiodłem ich, na pewno tyle osób postawiło na mnie w typerze, a no, moje miejsce, powiedzmy trzecie, czy tam czwarte, prawie drugie, dwa punkty tylko brakło. Zderzyłem się troszeczkę z rzeczywistością, przyjeżdżając tutaj. Myślałem, że jestem doświadczonym graczem, że coś tam potrafię, a jednak te pierwsze mecze pokazały, że daleko, daleko mi jest, ale myślę, że w trakcie turnieju wyciągnąłem wnioski i no, tym swoim zaangażowaniem, dążeniem do celu, podobnie jak w eliminacjach, no, jakoś w miarę pozytywnie udało mi się ukończyć. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, jak oceniasz atmosferę turnieju, jak oceniasz imprezy towarzyszące i ten cały pobyt w Manchesterze tutaj? Oceniam bardzo dobrze. Od samego początku, już jak poznałem Dobiego, potem Ediego, razem lecieliśmy coś dogadać. No, są sympatycznymi osobami, z którymi miło spędzałem czas. I no, sam turniej tutaj przebiegał też w atmosferze no, przyjemnej. Dużo było śmiechu. Nie było to, była rywalizacja, wiadomo, ale nie było jakichś obrazy, obrażeń się czy coś. Było po prostu no, fajnie spędzony czas w gronie osób, które też lubią tak jak ja grać w tą samą grę. No, fajna rywalizacja, zdrowa rywalizacja. Chciałbym Ci podziękować za udział i jestem niemalże pewny, że jeszcze się spotkamy nie raz i dziękuję Ci za rozmowę. Ja również dziękuję i też pamiętam. Krzysztof, Dobi, spotkaliśmy się już po raz drugi, bo dwa lata temu również mieliśmy przyjemność rywalizować ze sobą. Myślę, że od tamtego czasu trochę się zmieniło. Powiedz mi, jak oceniasz swój udział, występ w tegorocznym finale rozgrywki mistrzów? Powiem szczerze, że wszystko zgodnie z panem. Wiedziałem, że najtrudniej będzie mi się grało z tobą, bo miałem na uwadze to, co było dwa lata temu i to, że tym razem jednak mieliśmy możliwość wybrania swoich drużyn i wiedziałem, że dobierzesz tak defensywną drużynę, że będzie ciężko. Jeśli chodzi o same mecze, to trudne były z Adrianem, bo mieliśmy zawsze taką, znaczy moja drużyna miała taką przewagę przed tym polem karnym, ale nigdy nie chciało wejść w bramkę. Jeśli chodzi o mój draft, to zmieniłbym, bo wydarzenia jak kilka rzeczy w nim. Aczkolwiek brałem pod uwagę to, iż weźmiemy mocny drużyny i może być tak, że kogoś też zostanie wyrzucony, tak jak się stało z Adim z klubu i na tym opierałem swoją taktykę, że mówię, że będę się trzymał tam z tyłu, może tam będę sobie walczył o to pierwsze miejsce i szczęśliwie to zakończę na drugim, bo to tak się stało, trzeciego miejsca co prawda w tabeli, ale całkiem okej. Jeśli chodzi o sam system rywalizacji, było czterech menadżerów, graliśmy po 8 spotkań, każdy z każdym. Czy ty byś coś zmienił ewentualnie w przyszłych rozgrywkach? Czy masz jakiś pomysł
zdecydowanie bym zmienił fakt, że gramy na jednym komputerze. Się, dla mnie to jest trochę męczące. My musimy się odwracać takie rzeczy. Jeśli chodzi o liczbę klubów, tak jak tam Eddie sugerował, że można tam zmienić i dodać kilka klubów tam, żeby się dłużej grało. Dla mnie to akurat niewiele by zmieniło, szczerze mówiąc. Może było możliwość tego wyjścia, taki mecz, mecz po meczu bardzo dobry i forma łapie twoja drużyna i tak dalej. Ale tak jak było teraz, było też okej. Czy coś cię zaskoczyło, jeśli chodzi o przeciwników, rywali, cokolwiek? Eddie. To się strasznie szybko reagował. Na drobne rzeczy, które były widać na boisku, się dzieją, reagował od razu. Czy mu to coś dało? No jak widać, niedużo, ale starał się chłopak naprawdę. Muszę przyznać, że jeszcze trochę się poduszy, to może będzie dobrze. Chciałbym ci podziękować za udział i życzę tobie oraz sobie, abyśmy się spotkali kolejnego roku, czy może w kolejnych latach. Następnym razem dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. Teraz czas na wywiad ze zwycięzcą trzeciej edycji rozgrywki mistrzów, ale przede wszystkim gospodarza tego turnieju. I na początek chciałbym się zapytać ciebie, Łukasz, jak oceniasz przygotowania, czyli same eliminacje, w których uczestnicy brali udział? Jak oceniasz poziom zadań? Czy uważasz, że były za trudne, za łatwe? I jak oceniasz przygotowanie tych swoich przeciwników w tych zadaniach? Uważam, że eliminacje mają na celu wyłonienie najlepszych, a każdy dobry menedżer powinien przede wszystkim pokazać, że stać go na pracę długofalową oraz pokazać umiejętności różnorodne, rzekłbym tak. Także zadania były zróżnicowane od najprostszego, czyli zwycięstwa w Lidze Mistrzów klubem, nazwijmy to topowym, poprzez umiejętność udowodnienia nam, że potrafimy awansować z niskiego poziomu rozgrywkowego. Drugie zadanie to była Anglia. I najtrudniejsze zadanie, czyli gra z pewnymi ograniczeniami. Trzecie zadanie, czyli dojście minimum do ćwierćfinału Ligi Mistrzów drużyną polską z trójką maksymalnie cudzoziemców. Także eliminacje, myślę, spełniły swoje zadanie, ponieważ wyłoniły najlepszych i osoby, które potrafiły poradzić sobie z różnymi aspektami prowadzenia drużyny. Jeżeli miałbym ocenić poziom, no myślę, że każdy, kto ukończył wszystkie te zadania, udowodnił, że no, prezentuje wysoki poziom. Nie inaczej było z osobami, które wystąpiły w tym finale trzecich mistrzostw polskich wirtualnych menedżerów. Aczkolwiek zupełnie inaczej wygląda gra z komputerem, a inaczej jest żywym człowiekiem, przeciwnikiem, o czym mogliśmy się przekonać. Już o samym finale. Co sądzisz o tym, jak zaprezentowali się twoi przeciwnicy w finale oraz jesteś zadowolony ze swojej gry w tym finale? Przypomnijmy, że zająłeś pierwsze miejsce. Ja od początku nastawiłem inaczej. Ułożyłem sobie pewien plan i miałem pomysł na tą drużynę oraz na jej prowadzenie. Z założenia, że drużyny powinno się budować od tyłu, od dobrej defensywy. Tak też uczyniłem, ponieważ tak naprawdę bardzo dobrych piłkarzy defensywnych jest o wiele mniej niż ofensywnych i w drafcie starałem się tak zbudować zespół, żeby rozpocząć od piłkarzy defensywnych. No co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że mój plan wypalił i grałem to, co chciałem grać, aczkolwiek absolutnie nie byłem pewien wygranej, ponieważ nie znałem tak naprawdę, jak w bezpośredniej walce zaprezentujesz się ty, jak zaprezentuje się Dobi i jak zaprezentuje się Eddie Magnolo. Już się z Dobim rywalizowaliśmy już 2 lata temu w finale, to był pierwszy finał, ale od tego czasu oczywiście no i on zmienił swoje nastawienie do gry, także umiejętności się zwiększyły. Ogólnie była to wielka niewiadoma. Jeśli mam ocenić każdego, może powiem raczej o moich odczuciach. Każdego z uczestników. No cóż, że Eddie Magnolo, który został zwolniony jako pierwszy, miał najdroższy zespół. Był zupełnie bez głowy zbudowany, absolutnie. Ponieważ no, może nie czas się rozwodzić, ale no, uważam, że zawodnicy przepłaceni, nie było piłkarzy, którzy byliby gotowi do siedzenia na ławce bez sprzyjania fochów.
I nie najlepsi przede wszystkim defensorzy. Jeśli chodzi o samo prowadzenie drużyny przez Eddie Maniolo, to elektryczny bardzo. Dużo zmian wprowadza, zarówno w czasie meczu, nieraz kilkukrotnie, i to nie tylko o taktykę, ale chodzi ale też o jakieś tam ustawienia indywidualne. Za dużo zmian. Elektryczny człowiek, aczkolwiek czasem przynosiło to jakiś efekt. Ale nie ma jednak jak systematyczność i trzymanie się jednego planu. Dobi zaprezentował to według mnie podobny poziom co 2 lata temu. I myślę, że to jest dobry poziom generalnie, aczkolwiek też nie najlepiej dobrał zespół. Jeżeli chodzi o ciebie, myślę, że nie było źle. Na początku zaskoczyło mnie, że pewne rzeczy miałeś niedopracowane, ale szybko przejrzałeś nas, podejrzałeś też pewne niuanse, które potrafiłeś zastosować, i chwała ci za to. No też nie było źle. A co sądzisz o samej formule finału? Czy uważasz, że była najlepsza z dotychczasowych finałów? Czy wypadałoby coś poprawić, zmienić? Zdecydowanie najlepsza. Uważam, że rywalizacja pomiędzy menedżerami, jeżeli każdy z każdym gra 8 razy, to w tym już nie ma przypadku. Każdy ma tyle szans, może udowodnić, że jednak rywal jest gorszy, że nie ma szans, aby było to dziełem jakiegokolwiek przypadku. Także myślę, że będziemy szli w tym kierunku. Szczerze powiem, że szykuję niespodziankę na następną edycję i być może będzie więcej finalistów. Dobrze, teraz może coś o aspekcie takim towarzyskim. Jak ci się tutaj żyło z finalistami? Czy jesteś zadowolony? Czy były jakieś problemy? Może jakieś, nie wiem, burze jakieś tutaj? Nie, żadnych burz nie było. Mieszkałem, jak wiadomo, z tobą w jednym pokoju. Myślę, że dobrze się dogadywaliśmy ze sobą. Wszystko było jak najbardziej w porządku. No. Jeśli chodzi o charaktery, to wiadomo, każdy z nas ma inny charakter, inne przyzwyczajenia. Ja nie zamierzam oceniać tutaj, nie wiem, charakteru Dobiego, czy Ediego, czy też twojego. Nie, mogę jedynie prywatnie powiedzieć więcej, że no, bardzo się polubiłem. Personalnie okazał się bardzo fajnym facetem. A koledzy, no, mniej mogę o nich powiedzieć, ponieważ no, graliśmy właściwie tylko i mało rozmawialiśmy ze sobą o takich sprawach, powiedzmy, innych niż gra, ale nie mam zastrzeżeń. Jakie plany na przyszłość w kierunku rozgrywki mistrzów? Eliminacje już są, jakiś pomysł, jak finał następny? No, gdyż rozmawialiśmy o tym, o zadaniach, bo oczywiście nie chcemy dublować, żeby było tak samo jak w poprzednim roku. Chcemy zmienić nieco zadania, także mogę zdradzić, że ustaliliśmy już, że pierwsze zadanie będzie identyczne, jak było w roku poprzednim. Drugie zadanie ustaliliśmy, że trzeba będzie drużyną z piątego, tak? Z piątego? Czwartej ligi. Z czwartej polskiej ligi, czyli piąty poziom rozgrywkowy, awansować do ekstraklasy. To będzie drugie zadanie. Wykorzystamy dodatek stworzony przez Bartka. A trzecie zadanie to sprawa otwarta. Myślę, że zostanie w najbliższym czasie jakiś artykuł zamieszczony i może ktoś padnie jakiś dobry pomysł, bo my na razie na taki pomysł nie padliśmy. Aczkolwiek na pewno będzie inaczej, będą inne zadania niż w trzeciej edycji. Dobrze, dziękuję ci za ten wywiad, jeszcze raz gratuluję zwycięstwa. Dzięki, bardzo mi było przyjemnie. Chciałbym poruszyć jeszcze kwestię tutaj pytań, które padały na stronie w trakcie trwania naszych tutaj mistrzostw, kiedy graliśmy, odnośnie transmisji online z tego turnieju. Co o tym sądzisz? No, ja jestem absolutnie przeciwny i zupełnie tego nie widzę, ponieważ jaka miała być formuła takiej transmisji? No, moim zdaniem to, jeżeli zrobić to na zasadzie Twitcha, to każdy z użytkowników miałby widok i naszych taktyk, i to, jak prowadzimy zespoły, a uważam, że to jest absolutnie nie fair.
do ludzi, którzy przeszli ciężkie eliminacje, mają najwyższe umiejętności i żeby dawać, nie wiem, na tacy jakieś swoje, powiedzmy, sekrety, tak? Jeżeli tak jak pisał to Pucek, zrobiam przy okazji, że mielibyśmy kamerkę wstawić, nie wiem, na szafę czy gdziekolwiek i mielibyśmy robić, nie wiem, cyrk 8-godzinny, to uważam, że to było sztuczne, bo osoby, które wchodziłyby i oglądały ewentualnie taką transmisję, traciłyby zwyczajnie czas, moim zdaniem. A dlaczego my mamy robić z siebie, nie wiem, objazdowe kino i cyrk arena, może sobie, nie wiem, użytkownicy tego, czy uczestnicy sobie tego nie życzą i mówię, to nie byłoby oglądanie Football Managera, to oglądanie nazw akcji. Także no, takie jest moje zdanie na ten temat, nie wiem, a ty, Adrian, co o tym sądzisz? Też jestem podobnego zdania, gdyż no, tak jak wspomniałeś, danie na Twitchu tej transmisji, no to troszkę wypacza sens tutaj tych rywalizacji, zwłaszcza, że no my tutaj mieliśmy sędziego, ale także no sami w sobie, jeśli prosiliśmy o odwrócenie się, bo chcieliśmy dokonać korekt taktycznych tak, żeby nasz przeciwnik nie widział, no to w tym momencie to transmisja na Twitchu, każdy to ogląda, każdy widzi jak gramy, no jest to w pewien sposób dla nas no niefajne, tak? Męczymy się tyle, cały rok prawie gramy w eliminacjach, próbujemy jakoś dojść do momentu, kiedy mamy jakieś swoje tam zagrywki, swoje ustawienia, a tutaj każdy będzie to widział. Wyłączanie ekranu to też bez sensu, bo bywały mecze, że zmiana za zmianą była, co chwila ktoś brał pauzę, żeby się dostosować do przeciwnika, więc to też byłoby bez sensu. No a tak jak wspomniałeś, położenie kamery no, nie byłoby komfortowe też na przykład dla mnie. No, nie chciałbym, żeby ktoś na żywo oglądał, jak sobie gram, powiedzmy. Tutaj... Że nie wiem, emocje, bo że nie chcemy, żeby wszyscy akurat nasze emocje widzieli, no bo tak. Człowiek nie zawsze reaguje, powiedzmy, nazwijmy to poprawnie, politycznie, czy ogólnie poprawnie. My chcemy też na luzie się trochę poczuć, tak? Jest moje zdanie. Jest to zabawa, jest to, ale też jest rywalizacja, więc no, czasem tutaj pokazuję swoje emocje, a potem mielibyśmy się oglądać, czy ktoś by miał się śmiać, tak? Miał cię jakoś, nie wiem... Jak, wiesz jak to jest, jak ktoś tak no, ogląda, jakby siebie patrzył przez monitora jak gra, no to też by nie było fajne. No i tak jak mówiłeś, no rywalizacja przede wszystkim, to dlaczego mamy, no powtórzę jeszcze raz, powiedzmy, no decydujemy się na transmisję Twitcha. Wszyscy mają wtedy podane jak na tacy, no my sobie tego po prostu nie życzymy, my jesteśmy no... Było, nie było, no najlepsi byliśmy w tych eliminacjach, nie licząc może mnie jako gospodarza, aczkolwiek myślę, że potwierdziłem, że jednak zasłużyłem być w tym gronie, no ale no nie chcemy po prostu na tacy podawać wszystkiego i niech każdy, powiedzmy, sam się postara. Być może ktoś ma jakieś inne rozwiązanie, na którym teraz nie wiem, nie wpadliśmy, nikt na nie napisał, może. To śmiało może nam podrzucić, przemyślimy to i też może z przyszłymi finalistami. Może jest jakiś złoty środek, bo na razie tego nie widzę. Takie jest też moje zdanie. Dziękuję. Tell me what should I do to make you happy and pleased? What should I change in me to see at least the shadow of bliss? So tell me what should I do. Poruszaj trochę, pokaż twarz, jak się czujesz po zakończeniu turnieju finałowego. Uwaga, idzie Krzysztof. Krzysztof Bogumił Pilarczyk. Jesteś w ukrytej kamierze. Kamierze. Dobra, zobaczymy ten. What should I change in me to see at least the glimpse of past blisses?